Witam Was, Paraguay Live, Zbyszek mam na imię, serdeczne pozdrowienia, jak zwykle z Paragwaju. Przypominacie sobie, w ostatnim wideo rozmawialiśmy o jedzeniu. Dużo telefonatów mamy i zapytań na e-mail. Mało z Was wykorzystuje komentarze na dole, ale mimo wszystko naturalnie odpowiemy Wam na te pytania. Dlatego, ponieważ zrobiliśmy filmiki o śniadaniu, teraz chcemy dokończyć, że tak powiem, jeżeli chodzi o jedzenie i przekazać Wam parę zdjęć i parę przepisów Gosi o kolacji. A więc dobre jedzenie na kolację, czy też, no można powiedzieć, obiado kolację. Tak? A więc zapraszam na filmik. Na razie. No, teraz mamy obiado, kolację właśnie, o. Oczywiście gość pierwszy próbuje, jak przeżyje pierwszych 5 minut, to potem ja, tak? To mi przypominają smak, chyba nie, z dzieciństwa jeszcze jak ziemniaki jadłem. Tak? Poważnie. Ale to ty gdzie kupowałeś? U nas kupowałeś. Ale one muszą też chyba być, bo takie nie, takie wielkie, no. Też te są. No, może z dzieciństwa to było tak. Może. Naprawdę. No, wiatraczek chodzi. O. A tu pani Gosia. Szefowa. Kuchareczka, szefowa. Trochę się zapociłam, to nie możesz mi dać. No nic dziwnego, przy takim obiedzie, no to ja bym też się zapocił. O. Wiatraczek chodzi. Czy tam jeden był, a dzisiaj po prostu cały wysyp. No, grzybki też. Zapakuję ci do domu. Jeszcze mnie zamknął przez te grzyby, bo też jakbym miał to wytłumaczyć. Jakbym powiedział, że grzyby z Paragwaju, to od razu. Ale lepiej do Polski. Właśnie, to nie, to tam aż tak. Ja marakuję wiozłam tam. No i tu mamy następny wariant, powiedzmy sobie, obiado, kolacji. I Gosia zawsze powie troszeczkę w skrócie, co pięknego znowu przygotowała. No to mamy sałatkę z dodatkiem mango, makaron, świeże grzybki z cebulką i tak zwaną milanezę, to znaczy mięso cielęce spanierowane tak jak sznycel. Super, także widzicie, do wyboru, do koloru, grzybki, o, też nasze, paragwajskie grzybki, ha, a więc smacznego, w takiej atmosferze można coś zjeść. Jak zwykle szybko wideo się kończy, mam nadzieję, że kolacje, obiado kolacje, które Wam przedstawiliśmy, a Gosia je zrobiła, trzeba pamiętać. Dziękuję i goście też dziękują Gosi. Super, muszę Wam powiedzieć, musicie przyjechać i sprawdzić to. Także dziękuję serdecznie, mam nadzieję, że podobały Wam się te dania. Gosia również robi to praktycznie, prawie indywidualnie, ponieważ my nie mamy, że tak powiem, wielkiej restauracji tutaj. Tylko powiedzmy sobie, że ktoś jest wegetarianinem, się robi takie jedzenie, jeżeli takie, to takie. I powiedzmy sobie, steczki są piękne, rybka też jest smaczna, także zależy od Was. Zapraszam jak zwykle do nas do Paragwaju, Granja Pit Polako. I co najważniejsze, wykorzystujcie komentarze na dole do wszelkiego rodzaju zapytań. Tak? Także zapraszamy serdecznie, lajki w górę dajcie i do następnego wideo. Trzymajcie się, cześć!